Hej, wszystkim jestem CDDZO i witam ponownie, w moim zagrajmy w Plants vs. Zombies, a więc ostatnio w tym let's playu. Skończyłem z trybem minigame, z trybem minigier, a w nim zaliczyłem ostatnich 7 poziomów, czyli od Zombie Nimble Zombie Quick do Dr. Zombass' Revenge. I dzisiaj w tym let's playu wejdziemy do mnie kolejnego trybu, no, który już był od dłuższego czasu odblokowany, ale no teraz nadszedł najwyższy czas, żeby się nim w pełni zająć. Owszem, w pełni, bo tryb puzzle, tak, poziomy w tym trybie ogólnie są nadzwyczaj krótkie, więc myślę, że cały ten tryb uda mi się ogarnąć. Może tylko poza levelami Endless, bo tak, ogólnie w trybie puzzle levele się dzielą na jakby dwie kategorie, dwa rodzaje. Mamy levelem z rodzaju Vasebreaker i mamy też levelem z rodzaju Ice Zombie. I obie te kategorie leveli mają też się jakby swoje wersje Endless, mają poziomy w wersji Endless, czyli oczywiście nieskończony z angielskiego. I tego nie będę pokazywał, bo po pierwsze za to się nie zdobywa pucharów, no, które są potrzebne do zdobycia złotej statuetki słonecznika, która niby oznacza, że się grę ukończyło no w 100%, tak jakby wszystkie tryby się zaliczyło. To po pierwsze i po drugie też nie sądzę, że warto będzie jakoś pokazywać no te tryby Endless, te poziomy Endless, ponieważ również bym tylko pokazał, że o niby jak daleko potrafię zajść, a to by się skończyło prędzej czy później i też nie sądzę, że jakoś warto będzie sobie tym jakoś tutaj głowę zawracać. I owszem, widziałem też rzeczywiście jednak, że ludzie mimo wszystko byli chętni, żebym pokazał jednak też te tryby puzzle i również survival w komentarzach. I owszem, je pokażę, też sądzę, że mimo wszystko będzie warto, ponieważ no niby już mam kolejny let's play tam planowany, już wiem z jakiej gry on będzie zrobiony, jak on no kolejną nakręcę. Jednakże do tej gry, do tego let's playa jeszcze myślę, że dobrze będzie, jak się jeszcze trochę przygotuję, to trochę jeszcze tam czasu może zająć. Więc jeszcze jednak te tryby puzzle i survival ogarnę. Więc po tym no dosyć, nie wiem czy potrzebnie długim wstępie, w końcu wejdźmy do Vasebreaker, pierwszego levela w trybie puzzle. Okej, więc nowa gra może, bo tam jakaś była stara, ale no ją skończyłem przedwcześnie. Więc owszem, ten widok dla was już powinien być znajomy. Owszem, to jest ten sam widok, no, z którym wszyscy mieliśmy do czynienia w poziomie 4-5. I tak, w tym levelu pamiętam, że tak, że akurat występuje tylko jeden wiadrogłowy, który może wyjść z wazy. Tak, jeżeli ktoś się pamięta, to poziom Vasebreaker, czy poziom 4-5, to polegało na tym, że burzyło się, niszczyło, jakby tłukło wazy i z nich potem mogły wypaść albo zombiaki, albo rośliny i potem trzeba było się jakby do sytuacji dostosować, że trzeba było jakby zareagować na sytuację, że co się dzieje gdzie, albo co gdzie wyskakuje. O, jednak był jeszcze jeden tutaj pan z wiadrem na głowie, okej, tutaj myślałem, że będzie tylko jeden wiadrogłowy, ale jednak byłem w błędzie, ale wciąż to nie zmieni faktu raczej, że ten gość nie będzie jakiś chyba groźny. Jeszcze jakieś wiadra? O, jeszcze tu jest jedno, więc akurat tu się kabaczek pojawił. Jeszcze te kabaczki, tu jeszcze groszki na wszelki wypadek, ale posadzę je tu po prostu, tak po prostu, żeby były, nic szczególnego. Więc ten poziom, no to był cały poziom Vasebreaker, bardzo krótki. Jak mówię, każdy poziom w trybie puzzle jest krótki. Więc myślę, że całość ogarnę dzisiaj. To mi zajmie, no może nie całą godzinę, może nawet niecałe 40 minut, czy 45. Myślę, że w tym czasie się zmieszczę, ale to za chwilę zobaczymy. To the left! Tak, tu widzimy, że wazy są trochę bardziej na lewo przesunięte. I też w tym levelu, tak, występują repeatery, które jednak są zwrócone w lewą stronę, czyli tak trochę inaczej niż, no, zazwyczaj są zwrócone jakby, bo zawsze kwiaty strzelały w prawo, a tu nagle w lewo, co jest takim intrygującą rzeczą. Też coś, no, czego się raczej w tej grze nie zobaczy zbyt często i tak sobie ten orzek powinien być posadzony gdzieś tutaj na kolumnie trzeciej, ale jednak tutaj trochę złą decyzję podjąłem co do miejsca jego posadzenia. O, rządek piąty trochę wygląda średnio ciekawie, no już trochę ciekawiej dzięki temu orzechowi, no który akurat sobie załatwiłem. Nie ma żadnej ofensywy na rządku trzeciej, więc teraz może tutaj to nadrobię. Tu jeszcze widzę minkę, no trochę szczerze ta mina mi tutaj wyszła w nie najlepszej chwili, ale chociaż trochę na chwileczkę tego pana zombiaka to zatrzyma. A może wybuchnie? Nie wiem, czy się wybuchnie, czy nie, czy już się wynurzy. O, w samą porę znowu, jako mam jakieś szczęście do min w tym let's playu. Ciągle te miny mi wychodzą spod ziemi w najlepszym możliwym momencie. Akurat zombiaka zatrzymują, kiedy już się wcina, potem nagle wynurzenie i buch, i bum, i trach, pach, ciach, łubudu, i kabum.
Nie wiem skąd się nagle wzięły te odgłosy z moich ust się wydobyły, ale szczegóły. To był Tunnel Left, kolejny poziom Third Phase. Tak też ogólnie, jak się nie mylę, chyba w tych levelach nie można zdobyć żadnych też roślin do ogrodu Zen. Znaczy, mogę się mylić oczywiście, ale nie pamiętam, żebym taką kiedykolwiek otrzymywał w tych poziomach. Okej, halucynek. Może dam go tutaj, bo nie mam póki co lepszego pomysłu. Myślę, że tym wiadrogłowym się tutaj inne moje groszki zajmą całkiem śmiało. Okej, o, muszę szybko sadzić. O, tam akurat mi już kabaczek zniknął. No już nie mogłem tutaj wszystkiego uratować. Ale co mogłem, to mogłem. Chyba w tym levelu się może pojawić futbolista. Chyba, że coś źle pamiętam. O, to było kiepskie. Ta oczywiście pozytywki, no, niszczą i wazy wokół, i także, no, wszystkie oczywiście rośliny wokół. Tu się akurat gość pojawił w bardzo niefajnym miejscu. Czy coś tu jeszcze będzie groźniejszego? Będzie... A! Będzie pan tańczący! Bo akurat go jeszcze mój tutaj zombiak jadł, ten, co był hipnotyzowany przez halucynka, więc okej. Ten gość od tańca, no, całkiem jednak mi dużo nie zaszkodził. I ten podobnie nie zaszkodzi, ponieważ, no, jest pod tutaj atakiem aż 4 repeaterów atakujących od tyłu. No, masakryczne tutaj, no, masakra cała tutaj się miała miejsce. Dalej zobaczmy, Chain Reaction. No, już jak, no, nazwa sugeruje, tutaj będzie dochodziło do reakcji łańcuchowych i one będą wywoływane przez zombie z pozytywką ogólnie. O, tu jest jeden z nich, tu jest kolejny i kolejny. Czyli no, to była taka krótsza trochę reakcja łańcuchowa, ale no przy innym układzie takie mogą być znacznie dłuższe, więc w tym levelu też trzeba się świetnie jakby czasami naszykować na to, co może za chwilę nadejść. Póki co spokojnie. O, dwa halucynki, akurat nie wiem czy... No, mam ich dużo ogólnie. Zobaczmy, tutaj, okej, są jeszcze panowie. Mam dużo halucynków. Może je teraz, no, wykorzystam póki mogę, póki mi gra ich dała w takiej ilości. I tu jeszcze pozytywka. O, to było nadzwyczaj łatwe. Z reguły ten level może pójść dużo ciężej. Jak mówię, te układy, te reakcje łańcuchowe przez pozytywki wywołane mogą być znacznie dłuższe i mogą być znacznie bardziej dla was niekorzystne. Ale jednak mi tutaj się w miarę udało. M is for metal. Ciekawe co w tym levelu będziemy mieli. Owszem, no dużo z kolei panów z metalowymi obiektami na głowie czy na cielsku swoim ogólnie. I chyba też, tak, pamiętałem, tak, owszem, że w tym poziomie również można z wazy wydobyć grzyby magnetyczne, co oczywiście będzie całkiem dużą pomocą. Dam może drugiego tutaj, z tyłu, niech tak tutaj będzie i czeka na, no, najlepszą jakąś okazję, żeby tutaj coś pochłonąć. No, dużo wiadra, jak widzimy wszyscy. Także parę zwykłych, ale tym się oczywiście jakoś bardzo... nie martwię. Tak samo tym futbolistą się nie martwię. Tym panem, ponieważ on też... Jego hełm będzie zdjęty bardzo szybko. O, ten tak samo. I zginie marnie. Zginie marnie. W ogóle a propos epoki lodowcowej, nie wiem... Znaczy, mówiąc szczerze, oglądałem tylko pierwszą część, nigdy nie oglądałem żadnego sequela. Właśnie, nie wiem, to jest takie trochę dziwne, bo Shreka oglądałem od jedynki do trójki, też czwartego nie oglądałem filmu ze Shrekiem, ale epoki lodowcowej tylko pierwszy film oglądałem, po prostu jakoś potem się nie mogłem tym zainteresować, nie mam pojęcia czemu. I też w ogóle a propos takich filmów, no, od Disneya, Pixaru, czy no, tym podobnych, też ponoć ma wyjść w 2016 sequel do Gdzie jest Nemo i ponoć jego angielska nazwa to jest Finding Dory, co mnie jak najbardziej ciekawi. No trochę oczywiście poczekamy, aż ten sequel rzeczywiście już będzie jakby, no, wydany, kiedy już dojdzie do jego premiery. Ale no... no jestem ciekaw, co oni tam zrobią. W ogóle tu jest trochę nieciekawie, bo widzę, że jest... O, jest dwóch panów... O, jest nawet trzech panów tyczkarzy na górze. O, chyba... O, nie zdążyłem, okej. Więc to chyba będzie pierwszy game over w tym let's playu. Owszem, akcja nagle wszystko się zatrzymuje. I tak to wygląda. No! Zombie zjadły twoje mózgi. Mózgi? To ja mam więcej niż jeden? No, chyba, że mam mózg, ale nie w głowie, tylko może trzymam je w lodówce czy coś? A czy nie wiem, czemu miałbym mózgi trzymać w lodówce? Przypuszczam, że na wszelki wypadek czy coś.
ale... To trochę to podejrzane jednak, że jestem sobie ja i trzymam sobie mózgi w lodówce, czy coś podobnego się dzieje. O, czekaj, szybko muszę tutaj pochodnie postawić, bo już tam mi zanikała. Ojejku, ten gość mi zaszkodził. Bo mam teraz jednego repeatera mniej. W ogóle trochę nieciekawie teraz mi gra tutaj daje te wszystkie rośliny. Tu muszę dać... Okej, dam tutaj może szybko tego... O, teraz tylko tu jest gościak, tu muszę jeszcze gościa się pozbyć tym kapaczkiem, bo był bardzo blisko już no lewej strony. Ledwo zdążyłem. Bardzo, bardzo ledwo. Ty nie wiem, czy ogarniesz? Ogarnąłeś, owszem, i dzięki ci, chwała ci za to. To wręcz chciałem zobaczyć. Ten też padnie. Okej, teraz ten level idzie mi zdecydowanie lepiej niż poprzednio, bo nie mam trzech tyczkarzy na jednym rządku. To było, no, najgorsze, co mogło być. I też orzech mi strasznie późno wypadł z jednej z tych waz, więc nie mogłem się do końca przed tymi panami obronić, ale no, teraz mam niby ścianę tutaj gotową, ale po co mi teraz ona, skoro level dobiegł końca? W ogóle Scary Powder. Ta, więcej jeszcze nawiązań do różnych rzeczy z popkultury, czy to gier, czy to książek, czy filmów. Jak zresztą był Portal Combat na przykład, czy jakieś tam inne rzeczy. Zresztą tych nawiązań będzie jeszcze potem na pewno więcej. Okej, kolejny poziom już siódmy w trybie puzzle. Hokey Pokey. Move faster, Hokey Pokey! Ta, to jest też całkiem intrygujący level, bo w nim mamy ogólnie bardzo dużo nam dawanych kolczatek. To jest jakby główna roślina dawana w tym levelu. O, tu w ogóle widzę też, że jest pan z wiadrem, na niego naszykuje kabaczkę. O, czekolada! A, czekolada to jest coś dla ślimaka Stinkiego, którego też kupiłem sobie poza nagrywaniem. I oczywiście na końcu może dzisiejszej sesji pokażę na tego ślimaka, co on robi, na czym on polega i w czym on jest taki dobry, niby że mimo wszystko warto jest go kupić. Ale póki co oczywiście tu się jeszcze muszę bronić. I ogólnie, tak, dwie kolczatki na rządek jest to optymalna jakby obrona już przed tymi zombiakami. Jednakże nie jest to jakby... takie dwie kolczatki na rządku nie gwarantują wam tego, że one wam zabiją jednego zombiaka, takiego zwykłego. Czasami taki jednak zombiak może przez takie dwie kolczatki przejść, czasami takie są przypadki. Więc trzy na pewno to już jest gwarancja. Dwie jeszcze nie, ale trzy już owszem na pewno gościa jednego zwykłego zabiją na jednym rządku. Okej, też ten level poszedł przyzwoicie. Też bez większych komplikacji. No, też dzięki temu, że mi i wiadro, i kabaczek się wcześniej pojawiły, więc mogłem szybko z tym coś zrobić. Okej, dalej. Another chain reaction. O tak, w tym levelu tak pamiętam, że... Ojejku, chyba za wcześnie posadziłem tego repeatera. Owszem, to było za wcześnie, ponieważ akurat był on w zasięgu tej pozytywki. O, muszę się też tego pana pozbyć, bo tu widzę, że... Leci gość kolejny ze skoczkiem pogo. Tak, tych gości na skoczkach jest teraz bardzo dużo i też na nich trzeba tutaj bardzo uważać. To jest kolejny w ogóle. Okej, dajmy na to, że... Ojku, co mam zrobić? Może tutaj posadzę pana, teraz dam może... Nie wiem, ciebie tutaj, bo już tam powiedziałem, że znikał już ten kabaczek. Jeszcze jakiś pogo, tu jest pogo. O, w sumie to było niekonieczne. Czekaj, czy w ogóle ten kabaczek, co już wylądował wcześniej, czy on w ogóle... Niczego nie zgniótł? Tam niby widziałem, że skoczył już chyba, się szykał do ataku, ale nagle... No, skoczył na ziemię, ale zombiak wciąż stał, jadł orzecha, jak widziałem. To było trochę dziwne, że tak jakby kabaczka zużyłem zupełnie bez dobrego powodu. No nic, kolejny level to Ace of Vase. No w sumie kolejny już ostatni, który pokażę, no, z kategorii Vasebreaker. O, tutaj znowu widzę, że coś było chyba niezapisane. I w tym levelu chyba pamiętam, że z jednej z was wyjdzie Gargantuar i też... O wilku mowa! Dobra, naszykujmy oczywiście kabaczka. Tu jeszcze... Okej, niech on rzuci tym nieszczęsnym karłem. Zróbmy jeszcze może to, zróbmy to. Gościa się trzeba szybko pozbyć. Też... O, jako jeszcze jest przecież ten skrzat. O, też nie wiem, czy jego na czas zdejmę. Chyba nie. Ojejku, skrzat mnie zabije! Ta, ten orzech trochę mi za późno tutaj wszedł na trawę. Orzechu, czemu tak późno?! No po prostu nie, farce to był. A czy fart był pod tym względem, że całkiem wcześniej mi się ten Gargantuar pojawił, ale jednak, no... Nie miałem jak się przed tym z kolei skrzatem obronić, przed tym karłem. Okej, na ciebie użyję kabaczka też szybko, bo no skoro jesteś już, się pojawiłeś, to mogę, czemu nie?
Okej, gdzieś jakiś gargantuar, żeby się tu jakiś szybko pojawił, byłoby świetnie, bo chcemy wiedzieć, gdzie mogę kabaczka postawić. Ta, nie ukrywam, że trochę te levele polegają na szczęściu, trochę tu trzeba mieć farta, żeby czasami móc przez te levele przejść. Ale mimo wszystko pomysł jest całkiem przyzwoity, całkiem ten pomysł lubię na poziomy, na te jakby minigry, bo też w sumie to jest to taką minigrą, tylko że po prostu się to znajduje pod, no jakby w innym trybie, w mniej innego trybu niż minigry. Okej, tu szybko jeszcze kabaczka naszykuje na gargantuara, ale on jeszcze może tym karłem rzucić i chyba ten karzuł no, już mógłby wylądować tam koło moich drzwi do mojego domu, ale jednak... O, tu jest jeszcze gość, tu jest jeszcze gość, tu jeszcze muszę gościa zabić, ale chyba też nie dam rady. Tak, jeden repeater i jedna kwiatarnia to za mało niestety.